Tak, wiedziałem, że tak się stanie. I sam fakt, że powiedział to tynie poza kamerami, prosto w twarz, no, no f*** to. Szczerze, Oliwka jest naprawdę świetną dziewczyną. Jest świetną dziewczyną, mamy bardzo fajny, wspólny flow, mamy kontakt. Ale ja też nie chcę z niczym przyspieszać, nie chcę wychodzić przed szereg. Nie chcę w tym momencie żadnej presji robić na nikim. Chciałbym, żeby nasze relacje po hotelu wychodziły bardzo naturalnie. Zwłaszcza te romantyczne, jeśli jakiekolwiek miałyby mieć miejsce. Czy w takim razie możemy tu mówić o jakiejś relacji romantycznej, która się być może narodzi w przyszłości między wami? Pomidor. No to jest kobieta. Ona też podchodzi dość emocjonalnie do tematu i też może ją boleć fakt, że ja mogę mieć za chwilę nową partnerkę. Może mnie zobaczyć z kimś, z kim nie chciałabym mnie potencjalnie widzieć. I vice versa. Siódma edycja Hotelu Paradise już za nami, w związku z czym ja jestem bardzo ciekawa, co słuchać u jednego z najbardziej lubianych uczestników show Marwina. Witam cię, Marwin. Witam dzień, dobry, dzień dobry. Miło nas ciebie gości tutaj. Powiedz, czy twoje emocje już opadły po tym wszystkim, co się działo w Hotelu Paradise? Tak, emocje opadły. W tym momencie jestem na etapie w zasadzie dochodzi do mnie to wszystko, co się zadziało, tak? Aha. Czyli przyzwyczaiłem się do nowej rzeczywistości, do tego, że Kolumbii nie ma. Temat hotelu został zamknięty i zostaliśmy tak naprawdę sami sobie pod względem, że budujemy w tym momencie własny PR, tak, i budujemy to, co chcemy w przyszłości robić, kultywować. Każdy ma na siebie pomysł, no i myślę, że to na pewno będzie fajny wstęp do nowego życia. No właśnie, czy ten powrót do rzeczywistości był łatwy, czy jednak ciężko było się odnaleźć po tych e, dniach w pięknej kolumbii? Oj, to był ciężki czas. Ciężki czas z tego względu, że nie tylko jet lag nas dopadł, e, niektórych pierwszy raz, e, a też ta szara rzeczywistość. Jednak byliśmy w pięknej Kolumbii, a za moment wracamy do, do naszego starego życia. Co było dosyć mocnym przeskokiem e, dla wielu z nas, tak? Do tego, co się teraz obecnie dzieje w Twoim życiu, jeszcze wrócimy, ale chciałabym zacząć od początku. Co Cię w ogóle skłoniło do tego, żeby wziąć udział w castingu do hotelu Paradise? Co mnie skłoniło? Raczej kto mnie skłonił, czyli o. grupa moich znajomych, przyjaciół, e, którzy stwierdzili, że nadałbym się do takiego programu? E, ja troszeczkę w to wątpiłem, ale poszedłem za ciosem, e, napisałem do, e, do osób, które prowadziły casting, dostałem odpowiedź, e, podpisałem kontrakt i za moment poleciałem do Kolumbii. A czemu akurat Hotel Paradise? Nie wiem czemu, akurat była rekrutacja. Aha. coś innego brałeś pod uwagę wcześniej? Może jakieś myśli inne miałeś? Nie, bo w zasadzie ja nie oglądałem reality show. E, Gdzieś tam widziałem powiedzmy jakieś momenty, wiedziałem na czym to polega mniej więcej, ale sam z siebie nie oglądałem. Tak samo o poprzednich edycji hotelu. No właśnie wyprzedziłeś moje pytanie, bo tutaj uczestnicy mówili, że śledzili, że też chcieli być jak ci poprzednicy, a ty nie oglądałeś, nie wiedziałeś do końca, na czym polega format. Kompletnie nie wiedziałem, na czym to polega. Uczyłem się na bieżąco, na miejscu, tam musiałem się adaptować. No i wyszło w sumie naturalnie według mnie. No to jaki był twój cel w takim razie, skoro nie wiedziałeś też, na co się piszesz? Jaki był mój cel? Moim celem było w zasadzie przetrwać na wyspie, pokazać się z mojej naturalnej strony, niczego nie fejkować, nie udawać, tylko po prostu cieszyć się z momentu, cieszyć się z chwili i pokazać to na kamerze. Takie szczere emocje, uczucia. To na pewno ci się udało zrobić i też na pewno pokazałeś, że faceci ci płaczą i mają uczucia, które już się gdzieś tam od początku uruchomiły w tobie, i tutaj muszę nawiązać do Karoliny, do Malu, która urzekła ci od pierwszego wierzenia, można tak powiedzieć. Co się w niej tak urzekło? E, tak, tak, tak. Temat Karoliny. E, co mnie w niej urzekło od początku? E, kiedy zobaczyłem ją pierwszy raz, chodząc po schodach, właśnie na dachu w Kartagenie, mm -hmm. e, co też napisałem w liście później do niej, e, że to był ten moment taki przełomowy. Mm -hmm. e, sam fakt, że była trochę inna od reszty, czyli e, była bardziej taka introwertyczna, Bardziej introwertyczka mi się zdawała, tak? Czyli z daleka widziałem, że troszeczkę e, jest otwarta, ale jednocześnie ma taką swoją strefę, i też mnie to zastanowiło. I to też przykuło moją uwagę na początku, tak? Mhm. E, sam faktor wizualny oczywiście też mi się podobała, e, więc no tutaj poszło kombo. E, w moich oczach była osobą, do której warto było podejść, warto było zagadać e, i, i warto było e, spróbować nawiązać chociaż relację przyjacielską, a potem w, e, z tyłu głowy oczywiście też i romantyczną. Mhm. E, czy to był twój? Typ kobiety w 100%? E, nie w 100%, bo, bo ciężko jest tak sobie wykalibrować, żeby jakaś dziewczyna była w 100%. E, była w moim typie, bo e, tak jak wspomniałem, jeszcze przed e, emisją hotelu e, przed w ogóle wejściem do, 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 właśnie, do programu. Moim typem były brunetki, mhm. e, idealnie oczywiście o kręconych włosach i o latynoskiej urodzie, ale to tak się trochę zaśmiałem, jak też e, o tym mówiłem. E, w każdym razie tak, spełniała moje takie kanony, powiedzmy piękna, e, no jest atrakcyjną dziewczyną. Mhm. Czy wówczas, kiedy wchodziłeś do programu, zobaczyłaś też inne dziewczyny, czy którakolwiek e, zwróciła też Twoją uwagę poza malu? Poza mało, czy jakaś jeszcze zwróciła moją uwagę. Mhm. Wizualnie czysto. E... Tak, no wizualnie ogólnie dużo dziewczyn z hotelu e, są atrakcyjne, naprawdę. I, i w zasadzie, e, gdyby nie Karolina, to tak na... nie wiem, która dziewczyna byłaby na moim celowniku. Mhm. Ciężko mi powiedzieć. E, może też przez fakt, a raczej na pewno przez to, że też e, pojawiły się uczucia w stosunku do Karoliny, więc z automatu nie patrzyłem na inne uczestniczki. Mhm. No właśnie, te uczucia bardzo szybko w Waszym przypadku się pojawiły. Jak myślisz, czego to wynikało z tej chemii między Wami, z tego, że żebyście do siebie podobni? Myślę, że na pewno doświadczenie w pewnym stopniu, to co przeżyliśmy w życiu. Em, i wspólny cel, który chcieliśmy też osiągnąć, powiedzmy, e, oraz zamiłowanie do zwierząt. To był taki też bardzo e, mocny czynnik, który nas połączył, który dał nam też dużo tematów wspólnych i od tego się wszystko zaczęło. Bardzo szybko też przeszliście w taki tryb starego małżeństwa. Dużo kłótni, e, później e, dużo miłości. E, jak myślisz, z czego to z kolei wynikało, że między Wami było aż tyle tarć? E, z czego to wynikało? E, w zasadzie nie wiem, nie wiem szczerze. Wydaje mi się, że to bardzo też naturalnie swoim tokiem poszło. Mieliśmy taką chęć w pewnym momencie e, przebywania tylko ze sobą e, i. Skupienia się na naszej dwójce, na naszej parze, żeby przetworzyć to wszystko już na relację typowo romantyczną. Mhm. Um, I i na środowisko nie do końca sprzyjało, tak? No bo byliśmy jednak w programie, byliśmy jednak. E, to był swojego rodzaju competition. E, I każdy miał to z tyłu głowy, jednak my bardzo duży nacisk składliśmy właśnie na naszą parę, na to, żeby e, w tym momencie budować fundament, który po programie może e, zaowocować parą romantyczną, tak? Bo mhm. w to celowaliśmy. To który z tych momentów z Karoliną wspominasz jako ten najlepszy? Zachód Słońca. To wspominałeś już w programie, prawda? Wspominałem w programie, wspominałem też na Instagramie, na QNT. Zachód Słońca był nieziemski, do tej pory do końca życia wypalił mi się w głowie i, i to jest taki moment bardzo przyjemny. Mhm. To teraz zapytam odwrotnie: który moment był tym najgorszym? Oj, moment najgorszy, odejście Karoliny. No właśnie teraz do tego chciałam dążyć, bo to odejście zaskoczyło nie tylko ciebie, ale też pozostałych uczestników, szczególnie, że dowiedziałeś się o tym równo z nimi. Czy miałeś o to żal do Karoliny? Nie, nie miałem żalu. Od początku wiedziałem, że to była decyzja podjęta ze względu na jej dobro. Ona kierowała się tylko tym, nie tym, żeby mi dopiec, więc nie, nie, nie. nie miałem żalu i też nie chciałem jej ciosać troszeczkę, robić jej o to właśnie spinę, żeby jeszcze więcej bagażu jej dokładać na głowę, bo wiedziałem, że to jest i tak ciężka sytuacja. A czy spodziewałeś się takiej decyzji z jej strony? Poniekąd tak, a liczyłem, że nie będzie tej decyzji. Mhm. A czy jak już odeszła, e, poczułeś pewną ulgę, że mogłeś więcej czasu spędzać z innymi uczestnikami? Czy wręcz przeciwnie, już odliczałeś dni do tego momentu, kiedy ją ponownie zobaczysz? Odliczałem dni do momentu, kiedy będę mógł ją zobaczyć. E, były przebłyski, kiedy bez Karoliny próbowałem się bawić i wdrożyć na nowo do życia bez niej, już na wyspie, co było bardzo nieswoje w pewnym stopniu, bo przechodząc z nią przez wszystko, od początku samego, nagle zostając bez niej, czułem dużą pustkę ogromną wręcz. Mhm. To, co się stało poza tymi kamerami, kiedy wreszcie wychodzisz świadomie, bo wiedziałeś, że odpadniesz i tego mocno chciałeś. E, jak witacie Karolina, już w tych innych zupełnie okolicznościach? E, przywitanie było. Potężnie takim zwrotnym momentem u nas w naszej relacji, bo w ogóle ciekawym aspektem jest to, że od razu po Kolumbii pojechałem do Karoliny. Nawet nie do domu rodzinnego. Aha. Tylko ze wszystkim, z całym, z całym bagażem, nawet nie przepakowałem się, poleciałem prosto do Częstochowy, do Karoliny, a nas Lucja. O, znaczy, proszę bardzo. Zawiozła mnie Łucja, Aha. tak, do Karoliny. Okej, okay, czyli to był taki troszkę rzut na głęboką wodę, można powiedzieć, z swojej strony. Był potężnie na głęboką wodę. To było oczywiście podjęte poprzez emocje, uczucia, to wszystko w nas jeszcze, jeszcze buzowało. Ja też chciałem się troszeczkę poddać temu, no bo kiedy jak nie teraz. Jest miłość, jest pięknie, więc... Mhm. To był ten moment. No właśnie, wszyscy wam kibicowali, czekali, aż ogłosicie po programie, co tak naprawdę się stało. E, wiemy już ze strony Karoliny, jak to wyglądało. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy, Wasze wspólne życie w tym życiu realnym? E, no nie było kolorowo. Nie było kolorowo, nie mówię, że w całości, bo oczywiście mieliśmy bardzo piękne momenty, które też zapamiętam i za które bardzo dziękuję, mhm. aczkolwiek więcej było niestety tych negatywnych, w moim odczuciu, momentów i to też przeważyło na to, że w tym momencie nie jesteśmy razem, tak? No, wydaje mi się, że zwyczajnie zły czas i niedopasowanie trochę z naszej strony. Byliśmy bardzo też zaabsorbowani sobą w hotelu, też sobie tłumaczyliśmy pewne rzeczy, które nie powinny być tłumaczone w naszych głowach i wydaje mi się, że to wszystko sprowadziło do tego, że byliśmy totalnie niedopasowanymi osobami, które próbowały na siłę stworzyć coś. Nie przepracowując powiedzmy, no już tutaj też nie chcę za bardzo wchodzić w stronę Karoliny, ale nie przepracowując swojego poprzedniego życia, a wchodząc jeszcze w nową relację, a z mojej strony nie mając relacji już dwa lata stabilnej i prawdziwej, wchodząc. All in po prostu, tak? Czyli szukając na, na siłę związku, bo myślę, że z perspektywy czasu też tak trochę było. Ja bardzo chciałem tego związku, więc e, podświadomie dążyłem do tego, żeby, e, żeby taki właśnie związek też z nią stworzyć. Wspomniałeś też o tym, że to zły czas. Czy w takim razie jest opcja, że w przyszłości kiedyś wasze drogi się jeszcze zejdą, czy to już jest definitywnie zakończone? Mm, nie chcę ani siebie, ani jej oszukiwać. I wydaje mi się, że raczej nie ma czego już szukać, bo zadziało się bardzo dużo. Myślę, że powinniśmy dać sobie spokój. Znaleźć sobie partnerów, którzy będą w stanie e, i Karolinę okiełznać, jej partner, i, i mi sprzyjać, i, i też e, dopasować się kompletnie jako partnerka, tak? E, jej tego życzę oczywiście, żeby znalazła szczęście. E, do niej nie mam całkowicie żadnych emocji negatywnych, naprawdę życzę jej dobrze i, i co mogę powiedzieć, raczej nie będziemy razem. Mhm. Karolina też wspominała o tych złych rzeczach, które się między Wami wydarzyły poza kamerami, o czym my tutaj w ogóle mówimy z Twojej perspektywy? E, nie chcę już tego tematu ciągnąć za bardzo. Mhm. Wypowiadałem się na ten temat już y, dość wnikliwie na swoim Instagramie. Mówiłem o tym przy każdej najbliższej okazji. I to jest tak, że też. Ludzie szukają złotego środka. Ja próbuję e, wytłumaczyć ludziom, odpowiedzieć na pytania, które w dużej fali napływały, e, żeby też e, no, troszeczkę zaspokoić tak, ciekawość, e, a z drugiej strony też trzeba znać tę granicę, żeby e, nie przegiąć w nie pewnym momencie e, i nie wchodzić, wchodzić za bardzo na prywatę. Ale z drugiej strony musimy być świadomi, że podpisując umowy stajemy się osobami publicznymi, czyli nasze życie prywatne w tym momencie znika. To, co się dzieje między nami, zwłaszcza, że byliśmy parą e, hotelowo, czyli e, w programie zaistniała nasza miłość. Pełne prawo widzowie mają do tego, żeby też się dowiedzieć, jaka jest prawda, tak? I ja naprawdę staram się bardzo asekuracyjnie podchodzić do tematu i nie wywlekać już takich super, super szczegółów. E, i będę do tego dążył. Też nie będę już tego wywlekał. Zostanę przy tym co było powiedziane. Chciałbym, żeby to się rozeszło, żeby też Karolinie dać ten komfort, żeby nie musiała myśleć, że co Marvin powie na wywiadzie, co Marvin wy wypowie się w jaki sposób się wypowie na swoim Instagramie, bo naprawdę nie życzę jej źle. Chciałbym, żeby ten temat już po prostu naturalnie umarł mhm. i żebyśmy mogli ruszyć do przodu. Tak jak ja już ruszyłem, życzę też Karolinie, żeby ruszyła do przodu. No właśnie dlatego o to dopytuję, bo jednak ludzie troszkę od Was wymagają tego, żeby dowiedzieć się, co się między Wami stało i rozumiem, że jest to dla Was niekomfortowa sytuacja, bo nie chcecie wchodzić w takie prywatne szczegóły. Dlatego też e, kończąc ten temat zapytam jeszcze, jak Wasze relacje wyglądają obecnie? Obecnie relacji brak całkowicie, bo nie mamy kontaktu. E, myślę, że tak też jest lepiej, e, biorąc pod uwagę specyfikę naszego poprzedniego związku, naszej relacji byłej, e, no jednak publicznej, więc lepiej, żebyśmy zwyczajnie na ten moment nie śledzili siebie, e, moim zdaniem, tak? Żebyśmy też nie musieli siebie oglądać. Ja nie mam z tym problemu, absolutnie. Zaznaczam z góry. Z tym, że wiem, że Karolina. No to jest kobieta. Ona też podchodzi dość emocjonalnie. emocjonalnie do tematu. I też może ją boleć fakt, że ja mogę mieć za chwilę nową partnerkę. Mm -hmm. Może mnie zobaczyć z kimś, z kim nie chciałabym mnie potencjalnie widzieć. I vice versa. Mm -hmm. Chociaż ja to zniosę, wiem. Ale dla dobra e, nas, naszego zdrowia psychicznego. Karolina mnie odobserwowała na Instagramie, ja zrobiłem to samo. E, I totalnie bez żalu chciałbym się rozstać, zostawić ten temat. E, trzymać kciuki, żeby jej wyszło. Mm -hmm. Totalnie bez, bez jakiegoś kwasu. A czy z perspektywy czasu byś coś zmienił w tej waszej relacji od początku? Bo wiele głosów w hotelu było, że Karolina cię osacza, że jest dla ciebie wampirem energetycznym. Czy ty się z tym zgadzasz teraz z perspektywy tego czasu odległego? Eee, wiem, że jeśli się zgodzę, to poruszę falę niepotrzebną, niepotrzebną lawinę, więc zostawmy ten temat, jak już jest. Okay. No tak, bo hotel to nie tylko Karolina, tylko także inne relacje. E, na przykład przyjaźnie. Nawiązałeś mocną przyjaźń z Jackiem. Jacek zdradził, że do tej pory się przyjaźnicie, razem pracujecie i do tego blisko siebie mieszkacie. Czy faktycznie to jest prawdziwa przyjaźń, którą wyniosłeś z hotelu? To jest 100% przyjaźń. Nie waham się już tego powiedzieć. Jacek to jest sprawdzony przyjaciel. Mieliśmy masę okazji do tego, żeby utwierdzić się w tym wszystkim. Ja jestem w całości dla Jacka, jeśli on mnie potrzebuje i vice versa. Jacek jest dla mnie w całości. Pomagamy sobie na każdy możliwy sposób. Wspieramy się. Byliśmy w tym byliśmy w programie Razem. Wiemy jakie emocje tam przeżywaliśmy, na co byliśmy skazani. To brzydkie słowo, skazani w sumie. Na co byliśmy zdani może bardziej. Więc Jesteśmy w stanie podejść do tematu z perspektywą osoby, która uczestniczyła, z tą samą głową, z tym samym mentalem, więc znamy siebie już naprawdę na wylot, praktycznie. No właśnie, obserwowałeś też relację Twojego przyjaciela Jacka w hotelu i po hotelu. Czy wierzyłeś, że relacja z Cori ma miejsce bytu także po hotelem i że coś z tego będzie poważnego? Jasne, ja wierzyłem, chciałem wierzyć, że ta relacja przeżyje tak? I, i będzie miała jakieś miejsce bytu, no bo czemu nie? Jacek jest, był zaangażowany, bynajmniej w ten związek, Koli też wykazywała jakieś, jakieś takie, powiedzmy, sygnały, więc czemu nie? Ja życzyłem im dobrze, na ten moment tak samo, jeśli ma coś wyjść, to, to super, jeśli nie, no to takie, takie jest życie, tak? Mhm. No, my też im mocno kibicujemy, bo jednak nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa w tej swojej relacji, także może coś z tego będzie. Ale wracając jeszcze do tych relacji hotelowych, było ich kilka. Czy w jakąkolwiek z nich wierzyłeś? Mówię tutaj o Torii i o e, Krzysiu, e, czy o Rochu i o Justynie. Um, szczerze, no nie, 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 nie wierzyłem w te, w te relacje. Nie chodzi o to, że. E... Nie chciałbym, powiedzmy, żeby te pary się faktycznie połączyły, absolutnie nie, bo, bo życzyłbym nawet tego, tylko na, na logikę widziałem, że to totalnie nie ma miejsca bytu. To, że jedna osoba chce, druga nie chce, to było widać już po prostu na kilometr. Mhm. E, w finałowym odcinku wiadomo było, że staniesz za Kory za i za Jackiem, e, a co z drugą parą? Wiadomo, że im też nie wyszło i wiadomo, że miałeś pewien konflikt z Rochem. E, dlaczego uważałeś na tamten moment, że Roch nie jest osobą godną zaufania? E... Jako jedyny też e, trzeba zaznaczyć to, powiedziałeś na głos, bo tak naprawdę wszyscy byli gdzieś tam bardziej po stronie Rocha i nie przeciwstawiali się jemu. Tak, tak. E, powiedziałem w twarz, co myślę, chociaż bardzo dużo, e, długo też tłumiłem to w sobie, żeby no, pf, nie robić e, powiedzmy, niepotrzebnego zamieszania. Chociaż myślę, że to był moment, w którym trzeba było coś powiedzieć w końcu. Tak? Bo widziałem, że e, nikt nie zwraca uwagi. Nie punktuję tego, co, co aktualnie się dzieje, tego, w jaki sposób e, właśnie roch oddziaływuje na, na grupę, więc stwierdziłem, że e, już po tych pytaniach nawet na Pandorze, e, które i tak mnie mocno poddymiły, e, postarałem się bardzo tak dyplomatycznie podejść do sprawy, powiedzieć, co myślę. E, wiem, że dużo i tak. Cierpliwości miałem w tamtym momencie, bo nie zawsze jest dobry moment, żeby z kimś, powiedzmy, e, no i grać, i, i to był akurat moment, kiedy ja naprawdę miałem jeszcze duże rezerwy. Mhm. Czy myślisz, że to rok był autorem tych niektórych niewygodnych pytań w kierunku Twoim i Malu? Tak, 100%. Mhm. Z nieoficjalnych źródeł wiem. Nie muszę tego nawet już komentować. To jest przeszłość. My sobie to w jakiś sposób, na, na swój sposób wyjaśniliśmy. Mhm. E, I tak jak mówiłem ostatnio, ja jestem w stanie wybaczyć, ale nie zapomnieć. Okej, okay. Roch też u nas wspomniał, że rzuciłby tą kulą, e, jeżeli by stanął na ścieżce lojalności. Czy tego się spodziewałeś po nim? Tak, wiedziałem, że tak się stanie. E, I sam fakt, że powiedział to tynie poza kamerami prosto w twarz, no, no f to. Mhm. No nie ma się czemu dziwić i też tutaj e, dużo głosów e, negatywnych jest na ten temat, jak Roch się zachował już na lotnisku, kiedy te kamery zostały wyłączone. E, słyszeliśmy, że wtedy odciął się od całej grupy i po prostu przestał się do was odzywać. Czy faktycznie z Twojej perspektywy też tak to wyglądało? Tak, 100%. Byliśmy w samolocie całkowicie już podzieleni. E, z tym, że no, z tego co widziałem, Roch całkowicie też e, chyba przesiać się nawet od Justyny. E, nie chciał siedzieć, e, integrować się z grupą, gdzie każdy jeszcze ze sobą siedział, e, rozmawiał. Zmienialiśmy nawet specjalne miejsca z pasażerami, żeby tylko blisko siebie siedzieć. No a tam szło to wodowotną stronę. Okej, okay, a jak wasze relacje wyglądają na ten moment i czy jakiekolwiek one są? E, nie ma relacji tak samo. To jest. E... Osoba, z którą ja nie mam kontaktu, też nie zabiegam o ten kontakt, no bo tak jak mówię, moje grono przyjaciół i osób zaufanych jest bardzo wąskie mhm. i nie potrzebuję osoby, która już zawiodła mnie dość mocno w hotelu, w realnym życiu, bo wiem, że w realnym życiu jest taką samą osobą, jak był w hotelu, więc. Nie szukam tutaj przyjaźni, nie szukam tutaj nici porozumienia, nie potrzebuję tego absolutnie. Mhm. Nawiązując też do, dalej do Rocha, aczkolwiek też do Łucji, o której wcześniej wspomniałeś, mhm. um, no, u was z hotelu wyniknęła niezaciekawa sytuacja. Widzowie stwierdzili, że jest to czysta nagonka na Łucję, e, szykanowanie jej. E, osądzili o to głównie Rocha i dziewczyny. Czy ty też się zgadzasz, że tutaj właśnie on grał pierwsze skrzypce w nagabywaniu na jej osobę? E Myślę, że na pewno grał jakąś rolę. Nie chcę od razu zrzucać całej winy na niego, bo, bo też nie mi to oceniać, tak? Mhm. To, to już działo się w perspektywie grupy, więc ja też nie chcę punktować osób, no, nie jestem osobą kompetentną, żeby to robić w ogóle. Sam siedziałem w zasadzie bardzo w dużej izolacji z Karoliną, więc tak jak mówiłem, już 20% mniej więcej widziałem tego, co się działo. Mhm. I też nie jestem w stanie ocenić obiektywnie. Ja mogę powiedzieć tylko ze swojej strony, że Łucja miała ciężkie wejście. Ja starałem jej się to ułatwić, to lądowanie do naszego hotelu. Dlatego też z takim śmiechem, z dystansem pokazałem jej cały, cały nasz właśnie teren, czyli znaczy nasz w tamtym momencie nasz teren, tak? Czyli tutaj palarnia, tutaj drążki, czyli drzewo. Z takim też optymistycznym właśnie wejściem chciałem, żeby ona to skojarzyła. No niestety wyszło to w drugą stronę. Ale wspomniałeś, że Łucja zawiozła cię potem do Częstochowy, czyli tak, jakiś kontakt po hotelu macie? Mamy kontakt. W tym momencie nie jest on jakiś super, ale mamy. Piszemy czasami ze sobą, e, oglądamy swoje storki, wymienimy się mm. jakąś, powiedzmy, e, obiekcją. E, także mamy kontakt. No Łucja jest mega w porządku dziewczyną w mojej opinii. Mm -hmm. A jak to wygląda z innymi uczestnikami? Czy ten czas zweryfikował te znajomości hotelowe? Jak najbardziej czas zweryfikował w tym momencie. Przyjaźnie zweryfikował też... E, kto jakie słowo powiedział, czy dał też właśnie w hotelu, a jak to się ma do rzeczywistości. Mhm. Przykładów można mnożyć. Myślę, że też to jest temat rzeka, więc nie musimy już tego aż tak poruszać. Mhm. No to z kim w takim razie utrzymujesz najlepsze kontakty poza Jackiem? Poza Jackiem. Poza Jackiem. Mam e, też bardzo dobry kontakt z Patrykiem, e, z którym oczywiście mamy wspólne projekty w głowie. Będziemy też bardzo prężnie działać e, właśnie z tymi projektami. E, ja będę pomagał Patrykowi, Patryk mi oczywiście. Tak samo Jacek jest poniekąd włączony w projekt. E, mamy też oczywiście kontakt e, z dziewczynami. Powiem tak, ja w zasadzie mam kontakt z każdym. Mhm. Tylko w różnym stopniu, ale z reguły są pozytywny. Bo gdzie byśmy się nie zobaczyli na jakimś wspólnym evencie, na imprezie, zawsze podejdę, podam rękę, czy przytulę się, przywitam. Nie mam z tym żadnego problemu. I też widzę, że z drugiej strony jest tak samo. No właśnie chyba te niektóre kontakty po hotelu odżyły, prawda? W tych prywatnych imprezach, jak możemy oglądać na Waszych Instastory. Tak, tak jak najbardziej, jak najbardziej. E, prywatnie dużo osób złapało bardzo fajne wspólne flow e, i zaciśniły się jeszcze bardziej przyjaźnie, które miały miejsce w hotelu albo zawiązały się całkiem nowe. Co to jest w ogóle no zaskoczeniem. Mhm. No i właśnie tutaj chcę nawiązać do Oliwki. O co chodzi z tą Oliwką? Bo tutaj też różne głosy e, krążyły. E, najpierw, że się traktujecie jak brat i siostra, a później, że między wami jest coś więcej. Widzowie nawet wykryli jakieś komentarze czułe między wami. O co tam chodziło tak naprawdę? O co chodzi z Oliwką? Już tłumaczę. Już tłumaczę. Um, pierwsze powiązanie z Oliwką... Mieliśmy przez to, że ludzie stwierdzili, że jesteśmy do siebie wizualnie podobni, więc możemy być bratem i siostrą. My to podłapaliśmy i po prostu sobie troszeczkę ze śmiechu, e, zaczęliśmy iść w to iść za ciosem i zaczęliśmy mówić, że jesteśmy rodzeństwem. E, ludzie to podłapali bardzo szybko. Też ja nie, miałem, nie spodziewałem się takiego obrotu spraw, e, No przez moment e, chyba no, widzowie myśleli, że jesteśmy rodzeństwem, faktycznie, coś było na rzeczy, ale nie, absolutnie nie, nie jesteśmy spokrewnieni. E, a jeśli chodzi o jak Jakąś relację miłosną z Oliwką, bo też tutaj mm. e, ludzie. Były insynuacje, tak. Były insynuacje, tak jest. E, to myślę, że to jest temat, który na ten moment nie wiem, jak nawet skomentować. Bo szczerze, Oliwka jest naprawdę świetną dziewczyną. Mm -hmm. Jest świetną dziewczyną, mamy e, bardzo fajny wspólny flow, mamy kontakt. Em, ale ja też nie chcę z niczym przyspieszać. Nie chcę wychodzić przed szereg, nie chcę w tym momencie żadnej presji robić na nikim. Chciałbym, żeby nasze relacje po hotelu wychodziły bardzo naturalnie, zwłaszcza te romantyczne, jeśli jakiekolwiek miałyby mieć miejsce. Mm -hmm. Czy w takim razie możemy tu mówić o jakiejś relacji romantycznej, która się być może narodzi w przyszłości między wami? Pomidor. Czyli tak. Nic nie, mogę zdradzić. nic nie mogę zdradzić, nic nie mogę powiedzieć, bo tutaj raczej relacja romantyczna dotyczy dwóch osób, więc chciałbym, żeby też ta druga strona aktywnie uczestniczyła w rozmowie na przykład, tak? Okej, okay, jasne, rozumiem to. Czyli możemy wnioskować, że aktualnie twoje serduszko oficjalnie jest otwarte i jesteś wolny. <laughs> E, brzmi jak jakieś ogłoszenie matrymonialne, trochę, ale tak. Na ten moment jestem singlem. E, moje serce jest otwarte na, e, na, na, na miłość. Nie zamykam się absolutnie. E, wyciągnąłem bardzo fajne wnioski, bardzo, bardzo e, też e, budujące wnioski po, po poprzedniej relacji, po hotelu, po hotelowej relacji. E, więc jak najbardziej jestem otwarty na miłość. E, nie zamykam się. No i wierzę w to, że oczywiście taka miłość się trafi e, prędzej czy później. My oczywiście też w to wierzymy, ale powiedz jeszcze, z kim ci e, totalnie nie jest po drodze po tej hotelowej przygodzie, z kim się kontakt urwał poza rochem, bo to już wiemy. E, z kim się mi kontakt urwał tak na dobre. Nie mam dobrego kontaktu z Krzyśkiem. Nie mówię nic, nie mówię w perspektywie negatywnym, że, że, że na przykład nie lubimy się, absolutnie nie, bo ja Krzyśka lubię. Z tym, że chyba nie po nam zwyczajnie jakoś tak na świecie. Bo Krzyśek mieszka w Poznaniu, ja z reguły trzymam się tutaj z ludźmi lokalnie, z Warszawy, też nie mamy kiedy się spotkać. Też nie mieliśmy okazji, żeby się jakimś wspólnym tematem wymienić czy zainspirować, tak? Więc... Nie mieliśmy takiej możliwości, żeby się na tyle dobrze poznać, żeby złapać ten kontakt, powiedzmy, przyjacielski. Jest dla mnie dobrym kolegą, bo przegadaliśmy sobie też masę czasu i w hotelu, i poza hotelem. Też Krzysiek pomógł mi stanąć troszeczkę na nogi mentalnie w wielu momentach, kiedy widział załamanie. Więc jak najbardziej ja nie zamykam się na tą relację taką koleżeńską, ale co będzie, to będzie. Mm -hmm. No to już dobiegając do końca hotelowych spraw, chciałabym jeszcze zapytać, czy już miałeś okazję siebie zobaczyć na ekranie. E, miałem siebie okazję zobaczyć na ekranie w moim klipie pierwszym, który kręciłem jeszcze w Olsztynie. E, to oczywiście była, była pierwsza styczność z kamerami, e, a jeśli chodzi o jakieś oficjalne media, no to nie, to był pierwszy raz. E, I jak wrażenia w takim razie widząc siebie na szklanym ekranie we własnym domu, siedząc na kanapie? Bardzo mieszane e, już mówię czemu. E, nie miałem okazji w zasadzie m, uczestniczyć w czymś takim, w takim projekcie. E, I wiem, że ja oglądając siebie aktualnie w telewizji, e, robi to również w tym samym momencie setki tysięcy innych osób. I, i wiem, że będę poniekąd oceniany, będę poniekąd. Godzisz się na to. Godzę się na to, dokładnie. Będę poddany e, właśnie pod opinię publiczną. E, I to jest bardzo śmieszny zabieg, bo, bo też nas uczy takiej, e, takiego wzmocnienia mentalnego, mhm. e, takiej odporności na to wszystko, na, na opinię. Bo jednak, e, o ile potrafię, Potrafimy być samokrytyczni co do siebie, to musimy być świadomi, że to z tą krytyką spotkamy się też ze strony obcych nam osób, tak? Więc to było bardzo ciekawe doświadczenie. Na początku trochę nawet i przerażające w pewnym momencie, ale nie ma rzeczy niemożliwych, wszystko da radę przepracować. Ta głowa jednak się przyzwyczaiła do tego faktu, że widzimy się na, na ekranie i też mieliśmy bardzo fajne wsparcie pomiędzy grupą, czyli. Jeśli ktoś się podłamywał, to mimo e, jakichś powiedzmy zastrzeżeń e, jeszcze hotelowych, e, byliśmy w stanie wyciągnąć rękę, zadzwonić do siebie nawzajem, porozmawiać, wesprzeć się, e, bo jednak siedzieliśmy w tym wszystkim razem, tak? No tak, nigdy tego nie zrozumie tak mocno jak wy. A czy ty żałujesz jakiegokolwiek swojego zachowania w hotelu? Tak, myślę, że są momenty, w których zrobiłbym coś inaczej. I na bazie tych momentów ja też wyciągałem tak aktywnie wnioski. I w tym momencie chciałbym to wszystko przepracować, bo, bo właśnie, jak już o tym mówiłem, to jest program o nas. Przedstawiał nasze złe i dobre cechy. Poddawał nas pod opinię, tak? Więc powinniśmy wyciągać wnioski, moim zdaniem. Każdy z nas powinien wyciągnąć wnioski na bazie tego, co widział, e, więc na pewno zrobiłbym wiele rzeczy inaczej, zachowałbym się w inny sposób, e, no ale to jest nasz pamiętnik, to jest przeszłość. W tym momencie możemy na to spojrzeć i tak jak mówię, aktywnie analizować, e, zrobić coś w przyszłości inaczej niż zrobiliśmy to w hotelu, ale nie żałuję niczego. Nie żałuję niczego, tego że się zaangażowałem w relacje, tym bardziej nie, bo to było coś pięknego. Nie będę tego żałował do końca życia. Samo uczestnictwo w programie było nieziemskim przeżyciem, i naprawdę garstka osób może tak naprawdę powiedzieć wprost, jak to wyglądało, odnieść się do tego, bo to nie jest coś, co przydarzy się każdej osobie, tak. No, z mojej perspektywy na pewno nie masz czego żałować, bo jak już wspominałam, jesteś jeden z bardziej lubianych uczestników w ogóle chyba wszystkich hotelowych edycji i zbierałeś same pozytywne opinie. Także pytanie, czy jeszcze cię zobaczymy kiedyś na ekranie, czy są takie plany? Oczywiście, że mnie zobaczycie na ekranie. Słuchamy. Nie wiem jeszcze gdzie, ale na pewno e, propozycje można wysyłać. Jak najbardziej jestem otwarty na współpracę. E, I co mogę powiedzieć? Ja w tym momencie będę oczywiście też starał się pokazać ze strony muzycznej coś, co zawsze chciałem zrobić. E, niedługo wychodzi mój nowy klip, także mm -hmm. zapraszam e, oczywiście do śledzenia mojego Instagrama. E, będzie bardzo, bardzo ciekawie, to mogę powiedzieć. Sam się już jaram e, projektem, jaki mieliśmy okazję zrobić, e, w którym uczestniczyła również Oliwka z HP6. O, tak. Mm -hmm. Coś więcej się dowiemy na ten temat? E, nie chcę nic zdradzać, ale. To taki mały spoiler, że właśnie e, mamy właśnie mały taki cross. E, Oliwia miała okazję uczestniczyć w klipie, mm -hmm. e, brać udział. E, za to też jestem jej bardzo wdzięczny, że w ogóle się zgodziła. E, no i co? Oczekujcie na klip, mm -hmm. to mogę powiedzieć. Tutaj muzycznie idziemy w jakieś rapowe brzmienia? E, myślę, że tak. No, rap, pop, RB to są takie, e, takie żanra, w którym ja się też odejduję. Ja jestem otwarty bardzo na, na różnego typu gatunki, więc co mi przyjdzie, przyjdzie do głowy, tak naprawdę też mogę stworzyć, więc e, no zobaczymy. Nie chcę za dużo zdradzać, bo czasami właśnie jak już zaczynam z takim tokiem myślenia iść, no to e, wysprzęglam się z informacji, a tego bym nie chciał tutaj w tym przypadku zrobić. Ale będzie duża akcja promocyjna, e, także śledźcie mojego Instagrama jeszcze raz powiem. E, no i co? I oczekujcie potężnej bomby, i to nie jest jedyna bomba, jaka będzie, e, bo będzie ich wiele. Czyli mamy rozumieć, że wykorzystasz swoje 5 minut sławy. Zdecydowanie wykorzystam moment i będziecie zadowoleni. Nie będziecie zawiedzeni, no postaram się wycisnąć z siebie 100%, jak nie 120. Także Także co? Także my czekamy i ja myślę, że już tutaj wyczerpaliśmy temat hotelowy, więc chcę jeszcze się zapytać o przeprowadzkę do Warszawy. Czy ona jest jakimś konkretnym celu właśnie rozwoju muzycznym, medialnym? Jak ci się żyje po tej przeprowadzce? Żyje mi się dobrze. Paradoksalnie po samym rozstaniu, gdzie miałem ciężki okres, taki sam ze sobą mentalnie, no wiadomo, rozstania to nie jest nic przyjemnego, ale dość szybko i sprawnie sobie z tym poradziłem i też... Los ch chyba tak chciał, że bardzo szybko znalazłem mieszkanie i bardzo szybko znalazłem bardzo fajną pracę, więc e, to wszystko nałożyło się e, na plus. I też chyba tu na miejscu duże wsparcie dostałeś od, od znajomych tak. lokalnych, jak Lokalnie, to wcześniej powiedziałeś. Składnie. Potężne wsparcie poszło ze strony moich znajomych, przyjaciół, którzy e, wspierali mnie mentalnie, wspierali mnie w każdym aspekcie, za co jestem naprawdę dozgonnie wdzięczny. E, e, I co mogę powiedzieć? No Warszawa jest takim punktem, w którym ja się czuję dobrze. Mhm. Kiedyś miałem okazję też już mieszkać w Warszawie. Jakoś zawsze tutaj trafiam. No, mhm. Nie wiem czemu zawsze no, te drogi prowadzą mnie do Warszawy. Twoje miejsce, czyli coś tutaj jest na rzeczy, coś się tak. tutaj czeka. A powiedz jeszcze, czy dostałeś też wsparcie od widzów, bo przez cały czas emisji programu je dostawałeś, a jak to było już po emisji? Po emisji dostałem przepotężne wsparcie od widzów. Sam się nie spodziewałem takiego odzewu, szczerze powiem. E, jestem, jestem potężnie wdzięczny moim widzom, że chcecie mnie oglądać, że chcecie, żebym prowadził te social media. Tak samo z TikTokiem. Nie miałem totalnie pojęcia, jak się TikToka prowadzi. Gdyby nie moi widzowie, którzy, którzy chcieli mnie widzieć i którzy mnie ciągle nakręcali, kiedy ten live, kiedy ten live, to tak naprawdę by mnie tam prawdopodobnie nie było. E, więc to widzowie mają, mają potężny udział w tym. Co się aktualnie dzieje w projekcie, który ja nazywam swoim życiem? Mm -hmm. e, także jesteście częścią tego wszystkiego. Nie zapominajcie o tym. E, no i potężnie jestem wdzięczny. Jeszcze raz to powtórzę. No to zdradź jeszcze jakie są twoje najbliższe plany poza y, muzycznym rozwojem. Nie chcę za dużo zdradzać, co będzie się działo w najbliższej przyszłości. Obserwujcie. No to w takim razie czego my ci możemy życzyć na tą najbliższą przyszłość? Czego możecie życzyć? Cierpliwości. Cały czas cierpliwości, myślę, no i też dążenia i nie poddawania się w tym, co aktualnie robimy, nie poddawania się w dążeniu do celu. W takim razie życzymy Ci ogromu cierpliwości. Dziękuję. dziękuję. I dziękuję ślicznie za rozmowę. Również bardzo dziękuję, było miło. Naszym gościem był Marvin z hotelu Paradise, który pokazał, że faceci też płaczą, który pokazał, że z programu można wyjść z klasą i można wykorzystywać swoje pięć minut w taki sposób, jaki właśnie robi to on. Dziękuję ślicznie. Dziękuję pięknie.